Witajcie! W tym filmie będę udawał niewidomego i będę wkręcał ludzi. A Wy już teraz zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ większość z Was ogląda moje filmy, lecz nie subskrybuje. Miłego oglądania! Przepraszam, bo ja jestem dalekowidzem. Pani ma zielony płaszcz? Tak. Bo tam widziałem właśnie, jak byłem tam daleko, to Panią widziałem, że Pani była w zielonym płaszczu. No to Pan dobrze widzi. No dobrze widzę. Tylko wie Pani, za ślepy jestem. Nie tak bardzo widać. No z daleka wszystko widzę. Aha. Białą czapkę Pani miała? No tak. No. I białe rękawiczki. Oj, no to naprawdę. I czarne buty. No nie, to Pani jest jakimś tym otwórcą. Przepraszam, jest tu ktoś? Tak. Przepraszam, która godzina? 13:40. U mnie jest 38. 38, no 39. Dobra, dziękuję. Zamknięte. Pchać. No pcham przecież. Nie w tą stronę. No Panie, no otworzyć nie mogę, Pan mówi, że otwarte. A, zamknięte na pewno. Jaja sobie ze mnie robicie, bo jestem niewidomy, tak? Nie. No nie wstyd Wam, ja sobie robię z niewidomego. No to ja, no to Pan patrz, ja biorę i co, i nie mogę otworzyć, no Panie, no. Ale ja ciągnę, no Panie. A, jaja sobie Pan robi ze mnie. A, idę do domu. No to, gdzie mam iść? No i biorę i, no nie mogę, a już teraz to nie chcę. Bo ja z daleka widziałem, Pani miała czerwoną kurtkę. Tak. I różowe włosy. Tak. To dobrze Panią widziałem. No. Czyli nie jestem ślepy. Nie. Nie? Do środka. Ej, tu jest poczta. No poczta, tak. Tak, i trzeba pchnąć. One się źle otwierają. Pan dobrze chciał otworzyć, ale do środka się otwierają. No tak, właśnie chciałem otworzyć. No i nie można otworzyć. Nie? Musi Pan od siebie. No od siebie. Nie, znaczy tak. No. Jak? Od siebie. Nie do siebie, tylko od siebie. No Pan da mi, ja spróbuję. No. No i próbuję. Nie, i nie... w drugą stronę, w drugą stronę. No w drugą stronę nie mogę tą klamką. A, już nie chcę. Thank you.
Otwarzały już pani parasol? A gdzie ma pan parasol? O, tutaj. Coś zgubiłem, nie mogę odkręcić. A ja nie wiem, jak ten się otwiera. Bo to się odkręcało taki... i bo... Nie wiem, co to za parasol. Nie znam takiego modelu. Czy nie dałaby pani radę otworzyć? Nie. Taki problem, bo pan też kupiłem parasolkę, nie mogę jej otworzyć. Czy mi pani by otworzyła? Tam się odkręca i podobno to ten. Nie, tego też nie. To tu odkręcałem, nie mogłem otworzyć. Może tam pan siedzi na ławce, to może mam więcej siły. Ale gdzie siedzi? W tą stronę pan idzie. W którą? W tą, z powrotem. Ale w którą? No wróci się pani w prawo. W prawo? W prawo, tak. Tam? Tak. Czy też mam taki problem, bo ma padać. Otworzy mi pan parasolkę, bo nie mogę jej otworzyć? No. Proszę, to jest parasolka, nie mogę jej otworzyć. A nie umie tego otwierać. No tam się coś odkręcało, ale ja chyba to zgubiłem. No, no to jak zgubiłeś to... To nie otworzy mi pan? To nie otworzy. Mam parasolkę. Ja mam i nie mogę jej otworzyć. Dobra. To jest wibrator. Co? Wibrator ma pan. Kupiłem od jakichś młodych chłopaków pod manufakturą. To nie mogę ich otworzyć. To jest wibrator bez... Coś właśnie mi odpadło, jakieś kółko, odkręcałem i nie... No, odpadło panu, bo pan kupił wibrator damski różowy. I szczerze mocno zużyty. I bardzo brudny. 30 zł za to dałem. To ma pan wibratora. A pani nie, jest w ukrytej no kamerze. No i w porządku. Tak, to ewentualnie mogę już spróbować pani pomóc. No bo ona się odkręca i nie mogę jej otworzyć. To ma pan tego, jak to się nazywa, penisa, nie wiem jak to się otwiera. Co? Tutaj pan tego. Jak penisa? To jest takie dildo męskie. No, jeszcze coś się odkręcało, ja to zgubiłem, oni 30 zł ode mnie za to wzięli. Nie, to jest różowy penis. To jest to, co ja tutaj mam? Tak, tak, tak. I do czego to jest? Nie wiem, kobiety, że tak powiem, no... czasami mogą się stymulować tym. Także to parasolka na pewno nie jest. Oszukują ludzie. Przykro. Nic się nie stało. Trochę zabawnie, trochę dziwnie. No wstyd teraz. Deszcz dzisiaj pada, to człowiek jest podatny na takie... No bo właśnie kupiłem, bo tacy młodzi byli, słyszałem po głosie. Seweryn Kowara. No nie pamiętasz mnie? Nie. No to ja. Łukasz. Czekaj. Skąd ja się mogę kojarzyć? Po prostu udawałeś kiedyś mojego kumpla przewodnika. Nie, nie udawałem. No jak na smyczy cię prowadziłem. Znaczy trzymałem cię i ty mnie prowadziłeś. No Seweryn, przecież poznaję cię po głosie. Ale nie wiesz, żeby kogokolwiek udawać? No Seweryn, no przecież ja cię, no skąd bym cię znał, jakbym cię znał? Jakby też nie wiem, skąd ty mnie znasz? No właśnie, wiem Kupiec? Jak masz na imię, nazwisko... Kupiec? A, dobra. Rozumiesz to, panie? Rozumiem. No to pan rozumiesz, czy pan nie rozumiesz, panie? No, no bo ja raz mówię panu 15, że ciemno, a pan mówi, że nie rozumie, panie. Aż okulary przeciwsłoneczne musiałem założyć, panie. Oni myślą, że ja ślepy jestem, panie. Jaki ja ślepy, jak ja z laską normalną chodzę, panie. Z kobieta ze mną nie chciała, to sobie taką laskę chociaż kupiłem, panie. Cześć. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodobał. Jeśli tak, to napiszcie o tym w komentarzu. Jeśli nie, no to też napiszcie o tym w komentarzu. Poza tym zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka oraz grupę na Facebooku. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.